Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie w Nowym Jorku. Nie mogę uwierzyć, że tutaj jestem po tylu latach przerwy, w sumie po trzech. Stało się to realistyczne, udało się wyjechać, jestem bardzo szczęśliwa, bo niezwykle rzadko mam okazję wybrać się na takie małe wakacje, na taki city break z moim mężem. I to jest bardzo cenny czas, który uwielbiamy i zdarza nam się niezwykle rzadko. Ostatnio taki dłuższy urlop razem we dwoje zdarzył nam się dokładnie 3 lata temu i dokładnie była to majówka i również byliśmy w Nowym Jorku. Wybaczcie, jestem dzisiaj bez makijażu, ale chciałam Wam opowiedzieć o tym, jakie mamy plany i dlaczego tutaj się znaleźliśmy i z kim. Chciałam Wam powiedzieć, że mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo komfortowy lot. I to jest bardzo śmieszne, bo wiecie, że ja nie lubię wydawać na zbyt drogie bilety lotnicze. I pomyślałam, że wykorzystam punkty. Punkty z Miles & More, które, uwaga, zbieraliśmy przez tyle lat. I przez tyle lat udało mi się kilka razy kupić bilet za mile, gdzieś tam europejski. I tak naprawdę to trzymaliśmy te bilety na taką super świetną okazję, żeby, nie wiem, kupić właśnie sobie na jakiś wyjazd we dwoje te bilety, na jakąś taką dalszą wycieczkę. Słuchajcie, no też była się okazja. Jeszcze tak się wydarzyło, że z różnych powodów ta część tych punktów miała przepaść w czerwcu, więc pomyślałam, że albo teraz, albo nigdy. Lecimy, wykorzystujemy wszystkie punkty i słuchajcie, udało nam się kupić bilet za punkty do Nowego Jorku i z powrotem i miał być w pierwszą stronę w ekonomicznej i z powrotem miał być w ekonomii premium. Cieszyłam się na tę ekonomii premium, ale ponieważ ostatnio były dosyć duże problemy z tymi kontrolerami lotów i z tym porozumieniem, no to chyba ktoś zrezygnował, bo dzień przed dosłownie wylotem zadzwoniłam do linii lotniczych i właściwie do programu Miles & More i udało mi się, uwaga, oddać tamten bilet i kupić drugi, na którym lecieliśmy z Warszawy do Nowego Jorku klasą Economy Premium po raz pierwszy w życiu i będziemy wracać, uwaga, biznes klasą. I muszę Wam powiedzieć, że doświadczenie z tego Economy Premium jest fantastyczne. Jest to naprawdę bardzo, bardzo luksusowa forma podróży w porównaniu z podróżą ekonomiczną. Jedyne, co było słabe, to filmy, które były w ofercie, bo były wszystkie takie stare filmy, które każdy już widział. Zwykle tak jest, że w samolocie lecąc gdzieś dalej można sobie nadrobić kinowe zaległości, a tutaj się nie udało, ponieważ wszystkie te filmy już 100 lat temu widzieliśmy. Chciałam Wam opowiedzieć, jaki mamy plan i chciałam Wam powiedzieć, co spakowałam, co zabrałam na ten wyjazd, bo to zawsze jest jakiś tam proces taki dłuższy, decyzyjny. I wyjątkowo w tym roku na ten wyjazd spakowałam się błyskawicznie. Wszystkie stylizacje były wcześniej obmyślone, wszystkie produkty, to było jasne, co zabieram, jakie kosmetyki do makijażu, jakie buty, jakie perfumy, także spakowałam się błyskawicznie i uwaga, w ogóle nie planuję tutaj niczego nie kupować, co będzie wyjątkowym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, bo ja się jednak zawsze szykowałam na jakieś wielkie zakupy. Opowiem Wam o kosmetykach, które zabrałam. Zacznijmy od kosmetyków. Mam kosmetyki ze sobą tutaj na wyjeździe marki Sensum Mare. I są to kosmetyki, które już znacie, wiecie, że ich używam od jakiegoś czasu. Serum pod oczy Sensum Mare Algo Eye. Jest to liftingujące serum przeciwzmarszczkowe pod oczy. I drugie serum do buzik, serum Algo Rich, jest to serum do twarzy pod krem. I mam też krem, taki codzienny, którego używam rano i wieczorem. I jego już jest naprawdę końcówka, także zabrałam tę końcówkę, opakowanie tutaj zostanie, używam go od kilku miesięcy. Co wzięłam na wyjazd, co jest niezbędnikiem dla mnie w samolocie, to jest zdecydowanie ten Algo Tonic. Słuchajcie, on mi buzi nie podrażnia, jak niewiele kosmetyków. Jest to taka fajna mgiełka. Jeżeli jest ciepły dzień, tak naprawdę szykuje się ciepły dzień w czwartek, to można takiego toniku, bo on jest bardzo mocno nawilżający i taki orzeźwiający i odświeżający. Można go użyć na ulicy, można odświeżyć sobie buzię, szczególnie w czasie upału, ale ja bardzo lubię mieć tonik przy sobie i zawsze go mam przy sobie na wszystkich podróżach lotniczych. I tak stało się też tym razem, że kilka razy w samolocie wsparłam się właśnie
Tonikiem. Muszę Wam powiedzieć, że ten tonik Sensu Mare przepięknie pachnie. Bardzo, bardzo go Wam polecam. Następnie, jaka jest procedura? Słuchajcie, bo to jest cała procedura pielęgnacyjna. Ja już jestem dzisiaj, jak wiecie, mam umyte włosy, jestem już po serum. Za chwilkę nałożę sobie kremik pod oczy i jestem też po serum do twarzy, za chwilę nałożę krem do buzi. I później pod krem obowiązkowo kropelki Algo Drop, a później, ponieważ jestem na wakacjach, jestem tutaj w miarę wyluzowana, nie wzięłam pełnego makijażu, lekko maluję oczy, oczywiście obowiązkowo Algo Tone, czyli krem BB, fantastyczny, w super odcieniu do mojej skóry. Ja mam tego neutrala, ale dobrze, chciałam Wam, tyle powiedziałam o kosmetykach, mam na nie kod rabatowy i ten kod rabatowy będzie wyświetlony na ekranie. Będziecie mieli również linki do produktów, które polecam z tej linii, które wzięłam ze sobą, czyli serum pod oczy, serum do buzi, krem do buzi, krem do pod oczy, obowiązkowy tonik, Algo Drops i krem BB. I te kosmetyki Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam i na pewno jak je kupicie, będziecie mega, mega zadowolone. Dobra, chciałam Wam powiedzieć o tym hotelu, bo była niezła przygoda z hotelem i wczoraj był ciąg dalszy. Zarezerwowaliśmy sobie jakiś czas temu hotel Radisson i tak naprawdę był to hotel, który zarezerwowała wcześniej Karolina z Piotrkiem, bo chcieliśmy, żeby ten hotel był, żebyśmy byli razem. My zwykle z Rafałem sami wynajmowaliśmy sobie mieszkania w Nowym Jorku, ale teraz Karolina z Piotrkiem już mieli ten hotel, pomyśleliśmy, że dołączymy do nich, to znaczy dokupimy sobie pokój w tym samym hotelu. I słuchajcie, tak się też stało, zarezerwowałam pokój taki jak ich i po tym, jak po naszym przyjeździe w nocy wzięliśmy klucze, to dosyć długo trwało, okazało się, że nie można za hotel zapłacić gotówką, tylko trzeba zapłacić kartą, myśmy specjalnie wzięli na ten hotel gotówkę, no już nieważne, oszczędzę Wam tych szczegółów. Poszliśmy do pokoju, weszliśmy do niego i to była tak potworna nora. Ten hotel był tak straszny, że my zmęczeni po podróży, ja myśląc o tym, że chciałabym tam też coś nagrać, vloga konkretnie tego, no tego pokoju. Po pierwsze był maleńki, łóżko było małe, takie queen size, da się na nim spać, ale było za małe. Pokój był brzydki, był okropny, był paskudny, był nieświeży, była wstrętna łazienka i śmierdział. Zeszliśmy na dół prosić, to była godzina 23:30, zeszliśmy na dół do recepcji prosić bardzo grzecznie, czy moglibyśmy zmienić pokój. Pani powiedziała, że to jest niemożliwe. Dlaczego nie, że możemy dopłacić, że po prostu no nie dało się. Więc krótko myśląc stwierdziliśmy, że zobaczyliśmy, co jest dostępne na bookingu i stwierdziliśmy, że idziemy szukać innego hotelu. Ja zobaczyłam, że jest dosłownie obok taki Hilton, który nam się dużo bardziej podobał i że mają miejsca. No i tak zrobiliśmy, słuchajcie, po dłuższej dyskusji, po jeszcze dzwonieniu do bookingu, po oficjalnej takiej reklamacji, zrezygnowaliśmy z tego hotelu i wylądowaliśmy po północy z dwoma walizkami. W takim lekkim deszczyku wylądowaliśmy w centrum Manhattanu bez hotelu. I poszliśmy do tego Hiltona. W tym Hiltonie okazało się, że jest bardzo drogo i to nie był ten hotel, który ja znalazłam na bookingu. I Rafał znalazł taki hotel bardzo blisko Times Square, który był jakiś mniej więcej 10 minut spacerem. Okazało się, że najłatwiej jest zrobić tę rezerwację przez booking.com, ale powiedzieliśmy, że niczego nie rezerwujemy, dopóki nie zobaczymy pokoju. Pan nas zaprowadził tutaj do tego pokoju, pokazał nam i słuchajcie, to była przepaść pomiędzy tamtym pokojem w Radissonie, który mieliśmy, a tym w tym małym hotelu i pan pokazał nam, który pokój mamy zarezerwować, zrobiliśmy tę rezerwację, szybciutko się tutaj zameldowaliśmy, słuchajcie, pokój jest dwa razy większy od tamtego, łóżko jest king size, jest czysty, jest ładny, jest taki bardzo kameralny i bardzo taki amerykański, znajduje się obok takiego mega świetnego i sławnego rooftop baru, także już tam wczoraj byliśmy, ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, no to mamy kawałeczek na spotkania z Karoliną i Piotrkiem, ale łapiemy się na jakichś śniadankach. Dobra, chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o czym, jakie mamy plany tutaj. Oczywiście będzie to galeria MoMA, Rafał chyba pójdzie sam do Guggenheima. Ja kocham takie chodzenie po ulicach, idziemy na most brukliński, także takie mamy plany. Będziemy wybierać się do różnych rooftop barów na drinki, bo jest to dla nas takie święto, dla Karoliny z Piotrkiem, to jest jakby Karolina pierwsze
pierwszy wyjazd do Nowego Jorku, taki wymarzony. Dla nas jest to kolejny, ale bez dzieci, więc bardzo cenimy tę chwilę razem. Dużo chodzimy, dużo wędrujemy. Mamy w planach bardzo wczesną pobudkę jutro. Ja myślę, że to się nie uda, bo Karolina zaplanowała sobie Brooklyn Bridge. Jeżeli się obudzi wcześniej, nie będzie mogła spać po locie, po jetlagu, to idziemy rano na Brooklyn Bridge, żeby nie mieć ludzi na zdjęciach. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że to się uda, bo to by było super. Dobrze, kochani, to chyba tyle na dziś. Mamy różne stylówki poplanowane. Wracamy w sobotę, w niedzielę lądujemy w Warszawie i lecimy biznes klasą, także pewnie też parę ujęć z tej biznes klasy będzie. Będzie to mój pierwszy lot biznes klasą i no, muszę przyznać, że się naprawdę cieszę, no bo to jest jakieś takie fajne doświadczenie. Słuchajcie, ja się idę teraz szykować, suszyć włosy i widzimy się, słuchajcie, w poniedziałek, w kolejnych vlogach z Nowego Jorku. Myślę, że jeszcze przed Wami jeden albo dwa vlogi i koniecznie śledźcie mnie na Instagramie. Kto jeszcze nie subuje kanału, to serdecznie zapraszam. Tutaj dużo takich warstw, ale też podróże czasami się zdarzają. Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam polecam te produkty. Jeśli spróbujecie, będziecie zachwycone i myślę, że będą to produkty, które zostaną z Wami na lata. Dziewczyny, trzymajcie się, chłopaki, trzymajcie się. Idę się szykować i lecę podbijać Nowy Jork.